Tak, we Włoszech w pewnym momencie doniesienia na temat padania pszczół i całych pasiek były coraz intensywniejsze. Oczywiście jednym z głównych podejrzanych były pestycydy, nie da się ukryć. No i tutaj głównie wchodziły w grę neonicotinoidy i fipronil, czyli te używane do zaprawiania nasion kukurydzy. W związku z tym został wprowadzony zakaz stosowania tych substancji i sfinansowano projekt APENET dla zbadania skuteczności tego zakazu i zbadania również, jakie czynniki konkretnie tutaj biorą udział w tym zjawisku padania pszczół. Okazało się szybko, że zakaz był skuteczny. Po roku od wprowadzenia zakazu stosowania tych substancji w okresie siewu kukurydzy ilość doniesień spadła ze 185 do 3. Później okazało się, że w tych trzech przypadkach, które przeanalizowaliśmy szczegółowo, zostały użyte nasiona, jeszcze zapasy zaprawionych nasion, czyli można powiedzieć nielegalnie. W projekcie APENET badaliśmy wpływ zaprawiania nasion neonikotynoidami i fipronilem, tymi czterema substancjami, które zostały zawieszone we Włoszech, na plon kukurydzy. Doświadczenie było przeprowadzone w wielu miejscach, w różnych kontekstach klimatycznych we Włoszech i we wszystkich sytuacjach okazało się, że nie ma żadnej korelacji między zaprawieniem nasion a jakością i ilością plonu kukurydzy. Wniosek jest automatyczny, że zaprawianie nasion tymi pestycydami jest zupełnie zbędne. Przede wszystkim na pierwszym miejscu powinno się wykluczyć z rynku pestycydy tak silnie toksyczne jak właśnie te z grupy neonikotynoidów, ponieważ niestety nie da się uniknąć ucieczki pestycydu podczas zabiegu i nie da się uniknąć sytuacji, w której one są obecne w nektarze i w pyłku. Także no i szkodliwe dla środowiska. Ale to nie wszystko. Również używanie innych pestycydów generalnie bardzo często jest niepotrzebne, jak już wykazaliśmy w naszym projekcie APENET. Bardzo często natura sama sobie poradzi. Możemy jednak jej pomóc. Istnieją takie zabiegi uprawowe jak na przykład rotacja upraw, które doskonale pomagają nam zwalczać szkodniki specyficzne dla różnych upraw. Mało tego, we Włoszech na przykład agroekologia jest dziedziną bardzo silnie rozwijającą się i rolnicy we Włoszech często zostawiają nie tyle nieużytki, ale na przykład rzędy dzikich krzewów w pobliżu swoich upraw albo pomiędzy polami uprawnymi, gdzie mogą zimować naturalni wrogowie naszych szkodników. Te owady, czy to są biedronki, czy różne pluskwiaki drapieżne, czy parazytoidy, te owady pracują dla nas za darmo. One tam będą zimowały, a na wiosnę przeniosą się na nasze uprawy, na których już się pojawiły szkodniki. W związku z tym uzyskamy pewną sytuację równowagi ekologicznej i jeśli dopuścimy ten minimalny próg obecności szkodnika na uprawie, który nie spowoduje nam żadnej szkody ekonomicznej, będziemy mieli darmową ochronę naszych upraw. Na ograniczeniu stosowania pestycydów w rolnictwie korzystamy wszyscy. Przede wszystkim konsument, który ma do dyspozycji produkty rolne nie zawierające trucizn, bo trzeba jasno powiedzieć, że pestycydy są truciznami. Po drugie, rolnik, który te trucizny w konwencjonalnym rolnictwie musi rozpylić. I niestety, ale w rolnictwie mamy bardzo dużo przypadków chorób nowotworowych związanych właśnie z zatruciem chronicznym niewielkimi ilościami pestycydów. Ale przede wszystkim, co może jest w sumie ważniejsze dla planety, korzysta na tym środowisko, ponieważ nie będziemy mieli tych trucizn w gruncie, w wodach podziemnych i powierzchniowych i w całym ekosystemie. Pozwolimy w ten sposób jakby na chociaż w minimalnym stopniu powrót dawnej równowagi biologicznej. Przede wszystkim, moim zdaniem, powinno się wprowadzić zakaz stosowania silnie toksycznych pestycydów lokalnie, niezależnie od dekretów europejskich. Uważam, że bardzo ważny na poziomie danego kraju, w tym przypadku mówimy o Polsce, jest znalezienie funduszy na sfinansowanie badań w dziedzinie agroekologii, to znaczy opracowanie odpowiednich zabiegów i metod uprawy przyjaznych środowisku.
gdzie redukcja, ograniczenie stosowania pestycydów będzie naturalne, ponieważ nie będzie już konieczne.